Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić trening 30-minutowy. Troszkę inaczej niż było to dotychczas, dlatego że przez 30 minut zrobię rozgrzewkę na stepie, potem wzmocnimy nogi, ramiona, brzuchy i na końcu pupy, a na samym końcu zrobimy rozciąganie. Będzie to propozycja dla Was, żebyście razem ze mną ćwiczyli w domu przez 30 minut od początku do końca, czyli od rozgrzewki do rozciągania. Więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Ok, zaczniemy dzisiaj rozgrzewkę na stepie. Wy możecie w domu sobie znaleźć jakiś sprzęt podobny do stepu, ale możecie też zrobić wszystko to samo, co ja będę robiła, bez stepu. I też damy radę. Zaczynamy od marszu. Prawa marsz. Prawa. 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 4, 3, 4, 3, 2, akcent palce, tylko hop, hop, hop. Rozgrzewamy się na razie. Oddychamy. Jeszcze. 4, 3, 4, 3, 2, prawa marsz, marsz. Marsz, jeszcze chwilka. 4, 3, 2, akcent palce. Hop, hop, hop. Jeszcze. Pamiętajcie o oddechu. Rozgrzewka jest bardzo ważnym elementem. Bardzo. Bez rozgrzewki nie pojedziemy dalej. Pięta. Uginamy przedramiona. Plecy proste, brzuch wciągnięty. Jeszcze. 4, 3, 2, palce akcent, hop, hop, po przekątnej, przekątna, hop, wdech i wydech, ramiona pracują, ogólnie luźno, tak żeby je rozgrzać, zaraz coś dołożymy, 4, 3, 2, pięta po skosie to samo, hop, hop, 4, 3, 2 i prawa marsz, 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 marsz. Ok, zaczniemy od wejścia na step krokiem basic tak zwanym, czyli prawa noga wchodzi i prawa schodzi. 4, 3, 2, wchodzimy i pamiętajcie, jak macie step w domu albo jakieś podwyższenie, to ważne jest, żebyście chodzili całymi stopami po stepie czy po podwyższeniu. Jeszcze chwila. Oddychamy. Jeszcze 4, 4, 3, 2. Nijap, nijap, krok. Prawa na step, lewa góra i na zmianę. To są podstawowe kroki. Na koniec sobie wszystko zmiksujemy, tak żeby utworzyć bardzo łatwy układ. Jeszcze. 4, 3, 2. Trzy kolana. Prawa noga. Hop, hop. Lewa wchodzi. Ramiona pracują przód, tył. Dogrzewamy. Hop. Pamiętajcie, cała noga na stepie. Wdech i wydech. Jeszcze. Jeszcze chwilka. 4, 3, 2, nijap, nijap. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, 4, 3, 2, trzy kolana. Prawa, wchodzimy, basic, raz, dwa, jeszcze dwa. Troszkę poskracamy, nijap, nijap. Trzy kolana. Lewa wchodzi. Basic. Cała stopa. I jeszcze dwa. Nijap, nijap. Trzy kolana. Basic. Prawa. Wchodzimy. I jeszcze dwa. Za chwilę coś dodamy. Nijap, nijap. Prawa, lewa. Trzy kolana.
Lewa wchodzi, basic. Jeszcze chwila. Rozgrzewka powinna trwać od 5 do 10 minut. Nie krócej. Basic. Teraz następny krok, tak zwany V step. Pokazuję szeroko, szeroko i wąsko. Jeszcze szeroko, szeroko. V. V. Jeszcze hop. Hop. Cała stopa. Nijak, nijak. Trzy kolana. Lewa basic. Zmieniamy na V. Lewa noga. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Tak najłatwiej. Powolutku jeszcze. Knee up, knee up. Knee up, knee up. Trzy kolana. Knee up, knee up. Zrobimy sobie nowy krok, heel back. Damy piętę tył. Nie unosimy kolanka, tylko uginamy je w tył. Jeszcze. Cztery, trzy. Ok, prawa basic, cztery. Dwa. Trzy. Knee up, knee up. I jeszcze raz knee up, knee up. Drugi krok V. V step. Jeszcze dwa. Heel back, heel back. I jeszcze heel back. Trzy kolana. To samo zrobimy na lewą nogę, prawa basic. I jeszcze dwa. Hop. Oddychamy. Knee up, knee up. I jeszcze knee up. V-step. Lewa nóżka. I jeszcze dwa. Heel back, heel back. Nowy krok. I jeszcze dwa. Ok? Trzy kolana. Spróbujemy całość połączyć. Prawa basic. Raz. Knee up, knee up. Knee up, knee up. Jeszcze. Cztery, trzy. Lewa, bi. Prawa, przepraszam. Heel back, heel back. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa, trzy kolana. Lewa basic. Raz. Knee up, knee up. I jeszcze knee up, knee up. Lewa V step. Szeroko. Heel back, heel back. Pięknie. Jeszcze raz. Oddychajcie. Trzy kolana. Ok, całość od początku. Prawa basic. Raz. Prawa V-step. Dwa. Nijak, nijak. Ja już wszystko pomieszałam. Heel back, heel back. Trzy kolana. Nijak, nijak. Za chwilę od lewej nóżki zaczniemy. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa, lewa basic. V-step. Knee up, knee up. Heel back, heel back. Trzy kolana. Knee up, knee up. Knee up, knee up. Cztery. Trzy. Cztery. Trzy. Dwa. Prawa basic. Prawa V. Troszkę skrócimy. Knee up, knee up. Heel back, heel back. Trzy kolana. Lewa basic, lewa V. Knee up, knee up. Heel back, heel back. Trzy kolana. Początek. Prawa basic. Prawa V. Knee up, knee up.
Kolano góra, pięta tył, heel back. Trzy kolana. Raz, dwa, trzy. Lewa basic. Lewa bij. Lewa knee up, knee up. Lewa heel back. OK. Mam nadzieję, że już to macie. No to od początku. Prawa basic. Prawa bij. Knee up. Mamy? Mamy. Heel back. Trzy kolana. Ale rozgrzewka. Lewa basic. Ja już jestem rozgrzana. Knee up, knee up. Powtórzymy sobie. Heel back, heel back. Jeszcze dwa razy. Trzy kolana. Basic. Haha. Vip. Wszystko na prawo. Knee up, knee up. Heel back, heel back. Trzy kolana. Już mnie nosi. Basic, prawa, lewa, bi. I up, knee up. Heel back, heel back. Trzy kolana. Ostatni raz. Prawa, basic. Prawa, bi. Knee up, knee up. Co tam się dzieje? Heel back, heel back. Trzy kolana. Lewa basic. Lewa. Mam nadzieję, że jesteście dogrzani już. Heel back, heel back. Układzik jest bardzo prosty i przyjemny. Bez komplikacji. Knee up, knee up. Tylko. Jeszcze chwilka. Jeszcze cztery. Cztery. Jeszcze bardziej, żeby dogrzać organizm, będziemy biegać na step i z niego zbiegać. Cztery. Trzy, dwa, biegamy, prawa, 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 trzy kolana, lewa, biegamy, hop, hop, hop i jeszcze trzy kolana, knee up, knee up, cztery, trzy, dwa, marsz, marsz, wdech i wydech, jeszcze raz głęboko wdech i wydech, ok, zaczynamy następną część już po rozgrzewce, zaczynamy od składów, stajemy na szerokość bioder, teraz nogi, pupa, stajemy na szerokość bioder, stopy rozstawione, pupę będziemy ciągnąć daleko do tyłu, ok, jedziemy. Wszystko robimy zaraz po rozgrzewce. Możecie wtedy po rozgrzewce wypić sobie łyczka wody. Jedziemy. Jeszcze. 8. 7. 6. 5. 4. Pamiętajcie, przy składach kolana nie wychodzą w przód. Cały czas idziemy tył. Pupa daleko. Jeszcze cztery, cztery, trzy, dwa, zchodzimy na dwa, raz, dwa i jeszcze, jeszcze, trzy dół, raz, dwa, trzy, jeszcze, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jeszcze. Raz, dwa. Pulsujemy do siedmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Oddychamy. Pięć, sześć, siedem, pojedyncze, hop, hop, jeszcze, cztery, trzy, dwa, zatrzymaj, wytrzymujemy, 20 sekund, cztery, trzy, dwa, powolutku góra, prawa noga odstaw do tyłu i lewa, hop, uff.
Odstawiamy nóżki. Prawa, lewa, na zmianę. Wydech. Wydech. Pamiętajcie, wszystko robimy bez odpoczynku. Cały czas. Wydech. 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 4, 3, 2. Zostań. Raz, dwa, trzy. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy. Zmiana nogi. Wydech, wydech, wydech. Zmiana. Zmiana. Zmiana nogi. Pojedyncze. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oddychacie czy nie? Mam nadzieję, że tak. 4, 3. Zostań, pulsujemy. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dłonie możecie zostawić na biodrach. 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ostatni. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skład w tył. 4, 3, 2. Zatrzymaj. Pulsujemy. 8, 7. Już cieplutko. 6, 5, 4, 3, 2. Dobrze, że u mnie klima działa. I jeszcze. Jeszcze 4, 4, 3, 2. Zatrzymaj. Powolutku dół i góra. Rozluźnijcie nogi. Jeżeli macie w domu hantle, to bardzo proszę, żebyście je wzięli. A jeżeli nie macie hantli, to wszystko można zrobić bez. Następna część, ramiona. Łapki dół. Odwracamy. 4, 3, 2. Ugnij. Z nóg przeszliśmy teraz na ramiona. Po to, żeby nogom troszeczkę dać odpocząć. Więc teraz pomęczymy ramionka. I jeszcze 4, 4, 3, 2. Odłóż. Przód. Przód. Przy tym ćwiczeniu łokcie są lekko ugięte. Wydech, dech. Wydech, dech. Nie unosimy za wysoko hantli, tylko na wysokość biodra. Spinamy mocno brzuch i pupę, a nogi są ugięte. Wydech, dech. Wydech, dech. Wydech, dech. Wydech. Jeszcze 4, 4, 3, 2. Dół, bok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wydech, oddychamy jeszcze. 8, 7, damy radę. 6, 5, 4, 3, 2. Zatrzymaj, ugnij ręce, przepraszam. Ugnij nogi. Nogi też ugięte. Łokcie na wysokości barków. Jeszcze. 4, 3, 4, 3, 2. Ramiona góra. Jeszcze 4, 3, 2. Jeszcze czwóreczka. Wydech, góra. Góra, wydech. Wydech. Zatrzymaj. Opuść. Druga seria od początku. Wydech, dech. Wydech, dech. Wydech, dech. Wydech. Jeszcze 4, 4, 3, 2. Ramiona przód. Po 8, 8, 7, 6. Oddychamy. 5, 4, 3, 2. I ramiona bok. Jedziemy. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, zostaw ramiona, ugnij 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i jeszcze góra 8, 7, 6, 5 z wydechem, jeszcze 4, 3, 2. Ostatnią serię musimy zrobić. 4 tylko powtórzenia. 3, 2. Oddychajcie. Ramiona dół. 4, 4, 3, 2. I ramiona bok. Jedziemy. 4, 3, 2. Zostaw. Ugnij przód. 4, 3, 2. I ramiona góra, wydech, 4, 3, 2, zatrzymaj, powolutku odkładamy, stajemy z nogami ugiętymi, hantle do tyłu, łokcie do tyłu, hantle skierowane do dołu, teraz ćwiczymy na triceps, tył, hop, tył, jeszcze hop, hop, plecki proste, wydech, wdech, wydech, wdech. Możecie ćwiczyć z hantlami, ale to same ćwiczenia możecie wykonywać bez ich użycia. Z własnym ciężarem własnego ciała możecie dodawać sobie oporu i wszystko też będzie dobrze. Jeszcze. Jeszcze sobie zrobimy 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zostaw tył, wytrzymaj, 4, 3, 2, pamiętajcie, oddech, dół, opuszczamy hantle, ok? Następnym elementem naszego treningu to brzuchy i pupa, więc zaczynamy od brzuszków. Siad ugięty, połóż się, ręce na kark, wydech, rozpoczynamy brzuchy. Wydech, góra. Przypominam. Brodę trzymamy daleko od mostka. Patrzymy w sufit. Wydech. Wydech. Chociaż nic tam ciekawego nie ma, ale popatrzymy troszkę. Broda daleko od mostka. Łokcie na zewnątrz. Pamiętajcie, poprawność wykonywania ćwiczeń jest najważniejsza. Nie musicie tego robić szybko. Szybki trening nie oznacza dobry trening, więc ćwiczymy powoli, wydech, wydech. Ćwiczenia staramy się, żeby były jak najmniej skomplikowane, szczególnie dla osób, które ćwiczą w domu, początkujących osób. Im bardziej skomplikowane ćwiczenia, tym poprawność ich wykonywania jest niestety nieco gorsza. Zatrzymaj. Pulsujemy brzuszek, hop, 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 jeszcze, wydech, wydech, oddychamy. Jeszcze, i jeszcze 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, skośne. My teraz pomiksujemy i proste brzucha, i skośne brzucha. Wydech, 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 wydech. 4, 3, 2, dodaj kolana. Hop, hop, hop. Jeszcze 4 razy. 4, 3, oddychamy. 2. Zostaw nogi góra, prosty brzucha, 2, 3, 4, 5, broda daleko od mostka, patrz w sufit, 4, 3, zatrzymaj, opuść prawą nogę. Jeżeli nie będziecie mieć siły i będą Was bolały plecki przy tym ćwiczeniu, możecie nogę prostą dać troszeczkę wyżej, jeżeli będzie wszystko ok,
dajemy nogę nad podłogę. Wtedy to ćwiczenie jest bardziej efektywne. Nic się nie dzieje, a mięśnie pracują. Uginamy. Druga noga. Oddychamy. Jeszcze chwilka. Uginamy. I moje ulubione ćwiczenia. Jedziemy. Wydech, wydech. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj. Prosty brzucha. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Z wydechem. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Prawy, lewy skos. 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 Damy radę. Jeszcze. Hop. 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 Ależ się uniosłam. Jeszcze. Żebyście nie zasnęli. Jeszcze chwila. Cztery, trzy, dwa. Zatrzymaj. Odkładamy nóżki. Pojedyncze góra dół. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Cztery, trzy, dwa. Zatrzymaj. Pulsujemy. Hop, hop. Łokcie na zewnątrz. Broda daleko od mostka. Jeszcze chwila. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Zatrzymaj. Okej, odkładamy tułów, prostujemy nogi, rozciągamy się. Zostały nam jeszcze pupy, więc teraz odwracamy się na górę, klęk podparty. Opieramy się na przedramionach. Prawą nogę dajemy do tyłu. Pięta zadarta i jedziemy. Góra, dół. Wydech, dech. Wydech, dech. Pamiętajcie, żeby łokcie były pod barkami. Jeszcze. Wydech. Wydech. Mocno napinamy tylną część uda i pupę, ponieważ tymi częściami dźwigamy naszą nogę góra. Wydech. Wydech, wydech. Starajcie się nie zadzierać głowy do góry. Patrzcie cały czas w podłogę, w materac, w karimatę. Zatrzymaj, pulsujemy. Wydech. Jeszcze. Wydech, wydech. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Pamiętajcie o oddechu. Zostaw. Ugnij. Uginamy. Pod udzie do kąta prostego. Starajcie się nie machać tak nogą w ten sposób. To jest wykonanie źle ćwiczenia. Palce zadarte. Uginamy pod udzie. Tylko do kąta prostego. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj. Cztery. Trzy. Dwa. Odkładamy. Lewa noga. I jedziemy to samo. Dół, góra. Dół, góra. Dół, 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 dół i wydech, góra. Dół, wydech, góra. Dół, wydech, góra. Wydech, góra. Wydech, góra. Wydech, 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 wydech. I jeszcze dwa. Dwa. Zatrzymaj. Puls. Puls. Pamiętajcie o oddechu. O tym, żeby noga nie była zbyt wysoko, ani za nisko. Ona musi być na wysokości biodra. Zatrzymaj. Uginamy nogę. Pod udzie. Kąt prosty. Kąt prosty. Osiem. Siedem. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, no to jeszcze cztery, cztery, trzy, dwa, zatrzymaj, cztery, trzy,
dwa, weź wdech, z wydechem usiądź. Usiądź na piętach, odpocznij. Ostatni element już naszego treningu, czyli rozciąganie, rozluźnianie mięśni, które przez 20-30 minut pracowały cały czas intensywnie. Bierzemy wdech. Wydech. Jeszcze raz głęboko wdech. Zatrzymujemy ramiona górę, barki daleko od ucha. Staramy się wyciszyć i rozciągnąć organizm, ciało w tej części. Opuszczamy jedną rękę, pociągnij mocno tułów. Nie rozluźniaj bioder, trzymaj biodra mocno. Rozciągam. Góra. Druga strona. Góra. Przód. Zaokrąglij plecy. Otwórz klatkę. Hop. Z tyłu połącz ramiona, dłonie. Otwórz klatkę piersiową. Rozluźnij. Unieś prawą nogę góra. Ugnij. Starajcie się, żeby pięta była przyciągnięta do pupy. Kolanko było blisko kolana i pociągnij je do tyłu. Połóżcie nogę na kolanie i ugnijcie je. Połączcie dłonie, wyciągnijcie. Góra. To samo zrobimy z lewą nogą. Lewa. Kolano do kolana. Pociągnij do tyłu. Załóż nóżkę na lewą. Opuść tu. Powolutku góra. Stajemy w rozkroku. Robimy wypad na jedną stronę. Palce, nogi przez tył, nogi zakrocznej. Pięta skierowana jest do góry. Kolano nogi wykrocznej jest nad piętą. Połóż przeciwną dłoń do nogi, która jest z przodu. Odwróć się, otwórz klatkę. Wytrzymaj. Opuść dół. Przejdź przez środek i zrób to samo na drugą nogę. Noga z tyłu wyprostowana. Przeciwna dłoń do nogi. Ciągamy jedną nogę. Odwracamy się. Hop. Dół. Druga. Oddychamy. Dół. Powolutku rolujemy plecy. Dech. Opuść. Hop. I rolujemy góra powolutku. Dech. Wydech. Dech. Wydech. Dzisiaj przedstawiłam Wam trening 30-minutowy, w skład którego wchodziła rozgrzewka i wzmacnianie wszystkich najważniejszych mięśni ciała. No i na koniec rozciąganie i rozluźnianie naszego organizmu. Polecam Wam bardzo serdecznie, żebyście 30 minut dziennie poświęciły czasu na to, żeby poćwiczyć na przykład ze mną, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. Albo przynajmniej 3 razy w tygodniu włączcie sobie ten filmik 30-minutowy, poćwiczcie, a zobaczycie, że do wiosny efekty przyjdą szybciutko do Was. Dziękuję Wam bardzo. Miłego ćwiczenia.